witam, zapraszam na Elden Ring. Zacznijmy od walki z minibossem. Pokonajmy ten awatar drzewa. Udało się. Bardzo, bardzo taka już standardowa walka. Ten przeciwnik powtarza się, nie wiem, 6 razy, 7 razy ten miniboss. Co prawda przy każdym drzewie ma on troszeczkę, im dalej idziemy, ten boss stara się coraz twardszy. Również to drzewo, które rośnie, prawda, w określonym terenie, przyjmuje jego właściwości, więc tutaj jest normalnym bossem, ale gdzieś tam żyjąc w jakimś niedaleko bagien może wyciągnąć to drzewo korzeniami, wyciąga jakąś truciznę i ma też ataki jakiejś właśnie trucizny czy zarazy. Właśnie walczyłem niedawno z takim tym awatarem. Ciekawe. Tutaj właśnie niedaleko jest jaskinia, którą chcę mi ją zrobić, ponieważ jest to część questu, który właśnie, nie wiem czy ma limit czasowy, ale chcę go zrobić, bo jesteśmy tutaj w okolicy, kręcimy się, zwiedzamy ten teren, te jeziora, te rozlewiska, więc czemu nie? Tak w ogóle, cieszę się, że oglądacie, że wracacie. Jeżeli przegapiłeś mój widzu, mam poradnik do tej gry, możesz go znaleźć. Gdzieś tutaj na kanale jakiś link będzie. Możesz też po prostu zasubskrybować i być na bieżąco z tym, co robię tutaj, bo to jest taki mój let's play, gdzie na spokojnie omawiamy, mówimy o taktykach, o broni, o grze, o designie, o pierdołach. Ale jeżeli chcesz takiego coś skondensowanego, to zapraszam do poradnika. Ukazał się jeden, drugi już się ukazał lub niedługo się okaże kolejny, więc zapraszam. Natrafiliśmy na jakąś jaskinię, w której zamieszkali pół ludzie, to oni się nazywają Demihumans. Mamy, tak, Demihumans, pół ludzie. Właśnie, widzicie, ona ma, spójrzcie, ile dużo dostaliśmy, 365. Normalnie dostajemy mniej. Jeżeli wróg, widzicie jej oczy, jeżeli wróg ma złote, takie płomienne oczy, to znaczy, że ten wróg jest chyba troszeczkę mocniejszy, czy tam ma tyle samo zdrowie, albo większe obrażenie zadaje, plus dropi 5 razy więcej dusz. Więc jeżeli trafi wam się jakiś przeciwnik, jakiś twardszy, który normalnie kosztuje tam, nie wiem, 500 dusz, za niego płacą, nie? I z tym to jest prawie jakiś mini boss, taka mała wypłata. Także zwróćcie na to uwagę. Ja to ignorowałem do tej pory i ktoś tam napisał właśnie, że w jakimś tam wrogu, jakiś wróg mu wydropił prawie 10 tysięcy dusz. Mówię, o co chodzi. A tam później sobie właśnie wyjaśnili, to chyba było na Reddicie właśnie, wyjaśnili sobie tam dalej w tych kolejnych komentarzach, o co chodziło. Więc w ogóle zachęcam was do grania online. Zagrajcie online z komentarzami, z podpowiedziami. To jest prawdziwe doświadczenie Souls. Nie jakieś tam googlowanie, jak przejść najszybszy ten, na zabić tego bossa czy coś. Nie. Przyzywanie graczy, czytanie wiadomości. To jest prawdziwe. To jest pełne doświadczenie Elden Ring. To jest pełne doświadczenie Souls, Dark Souls. Tak się powinno grać. Czyli nie oglądasz, nie czytasz, nie googlujesz, ale jesteś w grze, czytasz wiadomości, przyzywasz graczy. I wiem, że teraz mówię jak gdyby przeciwko sobie, przeciwko swojemu kanałowi, bo jesteś tutaj, a ja cię odsyłam, żebyś tego nie robił, ale to jest, jeżeli chcesz przeżyć tą grę, tak jak zamierzał to Miyazaki, tak jak on sobie to upatrzył. Co nie znaczy, że nie możesz później wrócić do kapitana, żeby zobaczyć, czegoś nie przeoczyłeś. I w ten sposób wszyscy są szczęśliwi.
Ten epizod będzie jednym z ostatnich w takiej formule, czyli długie i takie w minimalnej edycji. Postaram się troszeczkę zmiksować tą formułę, poeksperymentuję. Jeżeli w następnych epizodach zrobię coś, co wam się nie spodoba, konstruktywna krytyka jest najbardziej mile widziana. Dajcie mi znać, że woleliście te dłuższe odcinki, czy może te takie troszeczkę skrócone o wyższej jakości edycji, gdzie wycinam jakieś fragmenty i tak dalej, będą może bardziej wam się spodobają. Zobaczymy, poeksperymentujemy, bo chcę troszeczkę przyspieszyć, bo mam dużo kontentu, nagrałem, usiadłem, tu jest talizman przy okazji, wzmacnia ataki, kontrataki włócznią. Zwłaszcza. Kontratak polega na tym, że jeżeli wróg zacznie animację swojego ataku, czyli weźmie zamach, a ty go uderzysz w tym momencie, to dostajesz jakiś tam bonus, nie wiem, 5-10% więcej obrażeń dostaje wróg. I to zwiększa ten talizman, jeszcze zwiększa dodatkowo te obrażenia. Więc ja tam jeszcze połaziłem, pozwiedzałem i schodzimy na sam dół, zaskakujemy. Tu na dole mamy ślimaki kryształowe. Pierwszy raz je tutaj spotkałem, ale później pojawiają się też częściej w niektórych jaskiniach. Ciekawi przeciwnicy. Podoba mi się to, że niektórzy wrogowie w ogóle nie istnieją w innych... Znaczy inaczej, istnieją tylko w swoich środowiskach, tak? Czyli ślimaki... Nie spotkasz ślimaków w jakimś mieście, ale właśnie jakieś jaskini, na jakichś bagnach i tak dalej. Zobaczcie, to jest nasz stary znajomy. Skoro już się tak spotkaliśmy w tak niespodziewanych okolicznościach, no to ja już go swoją katanką zapytam, co słychać. Na medalion, które zwiększa nam punkty skupienia, punkt naszej many, które służą do używania umiejętności broni, jak i do rzucania zaklęć. Więc jeżeli masz mało lub potrzebujesz troszkę więcej, żeby na przykład zamiast 3 razy rzucić jakieś zaklęcie, mógł rzucić 4, to śmiało. Aczkolwiek ja go nie noszę, nawet swoim magiem. To był taki właśnie miniboss. Spotkaliśmy go w dosyć niespodziewanych okolicznościach, niespodziewanym miejscu. I nie wracajcie jeszcze, bo to nie koniec jaskini, idziemy dalej. Fell tarnished. What do you want? I told the all-hearing brute that I possess no such medallion, or have you come to take more from me? Was my other half not enough? Ona mówi nam, już ci powiedziałam, brutalu, tempaku, nie mam żadnego medalionu, zabrałeś ode mnie, zabrałeś moją drugą połowę. Czy chcesz zabrać jeszcze coś więcej? I ten głos wydał mi się znajomy. Iż musiałem wygooglować i miałem rację. Był to nie kto inny jak Shadowheart z Baldur's Gate 3. Nie wiem, czy już wyszedł Baldur's Gate, kiedy oglądacie ten film. Może, jeżeli tak, to zagrajcie koniecznie. Ja grałem w Early Access, kiedy jeszcze nie było, kiedy dopiero był właśnie nagrabowy Early Access. I nawet we wczesnym dostępie Baldur's Gate rzuca na kolana jedną grę.
Bart, to będzie, jeżeli swoją drogą, jeżeli to oglądasz teraz, no to zasubskrybuj, bo będę grywał Baldur's Gate 3 od początku do końca, bo to jest gra, która jest dokładnie w moim klimacie. Kontynuujemy nasze inwestycje w inteligencję, ponieważ chcemy też używać Moonveil, naszej katanki. Ta dziewczyna na imię miała Latena i mówiła o swojej drugiej połówce. Nie umiała na myśli medalionu, mówiła o tym wilku. O... Wilk chyba nazywa się Lubo albo Lobo. Chyba Lobo się nazywa. Nazywał, bo ten, wygląda to, że ten miniboss, z którym walczyliśmy, zabił go, ponieważ szukał medalionu. Do tego questu jeszcze wrócimy. Póki co poczekamy, aż nastanie noc, rozbierzemy się do goła i zabijemy ptaka śmierci. Dlaczego rozbieram się do goła? Ponieważ tak się najpierw strzela z łuku, kiedy nosimy talizman tancerki, który zwiększa nasze obrażenia, kiedy mamy małe obciążenie. Także jeżeli nie nosisz pancerza, masz sam łuk, to twoje obrażenia wzrastają znacząco, chyba 30 punktów, czy 40 nawet. Za każdą strzałę to robi różnicę i tego bossa możemy łatwo wykończyć, naprawdę łatwo, łukiem. Nie wchodząc w starcie, bez problemu, bez stresu. Easy. Dostajemy talizman z czerwonymi piórami, który zwiększa nasze obrażenia znacząco. Chyba 30-40%, kiedy mamy poniżej chyba 1/4 życia. Także stajemy się takim glass cannon, szklanym działem, kiedy nosimy ten talizman. I to jest ulubiony talizman wszystkich speedrunnerów, którzy chcą zadawać ogromne obrażenia i są na tyle dobrze, żeby unikać wszystkiego, co rzucają ich bossowie i przeciwnicy. Więc ja odsłoniłem teraz mapkę i zszedłem do kopalni, które polecałem wam. Kryształowe tunele Rei Lucari. To miejsce odsłoni nam możliwość, odkryje nam możliwość ulepszania broni, nieograniczoną ilość, ponieważ będziemy mogli kupować kamienie. Do tego miejsca wysłałem was, jeżeli pamiętacie, że oglądaliście mój poradnik, żebyście tu przyszli i zrobili sobie to możliwie szybko, to miejsce. Ja dopiero teraz zaczynam korzystać z własnych rad, widzicie, byłem zbyt zajęty nagrywaniem, żeby samemu to miejsce odwiedzić, ale jesteśmy. Jesteśmy ponury kamień kowalski do ulepszenia specjalnych broni. Tu jest kolejny za tym kamieniem, ołtarzem, cokolwiek to było. Troszeczkę przyspieszymy, bo tutaj się rozglądam, chodzę ostrożnie. I zwiedzimy to miejsce teraz troszeczkę tak na spokojniej. Będziemy troszkę przyspieszać, troszeczkę miejscami, ale ogólnie będziemy przemierzać to miejsce. I podoba mi się, powiem wam to, podoba mi się, że kopalnie są w ogóle w innym klimacie. Zobaczcie, to jest kopalnia Rei Lucari, czyli szkoły magii największej w tym królestwie, w tym kontynencie, na tym kontynencie prawdopodobnie. I tutaj nawet górnicy, zobaczcie, używają jakichś umagicznionych nie broni, jakichś takich kilofów, jakichś takich różdżki, jakiejś takiej umagicznionej do wydobywania kamieni, do kucia w ścianie, w ziemi. Podczas gdy górnicy tam widzieliście w Limgrave, pogrobnie, tam gdzie szefem był Godric, oni nie mieli dostępu do takiej magii, więc tamtejsi górnicy zasuwali ze zwykłymi kilofami. Podoba mi się to bardzo. Kopalnie mają, chociaż jesteśmy dalej, wiadomo, kopalnia to kopalnia. Co tu nowego? Tunele i górnicy, tak? Ale mają swój klimat te lokacje i różnią się od siebie znacząco. Dodatkowo każda z nich ma innego bossa i fajniejsze. Fajne jest, podoba mi się to. Ten skok wykonajcie ze sprintem. W pozostałe można normalnie skakać, po prostu idąc i wciskając przycisk
skok. I ten też wykonajcie ze sprintem, sprintując. I trzymajcie ten klawisz do końca, tak długo, aż nie upadniecie na ziemię. Ktoś tu o tym mówił w komentarzach, nie pamiętam. We wcześniejszych odcinkach. Aha, jeżeli jesteś nowym graczem, to czytaj też komentarze pod moimi filmami, bo wielu ludzi mówi ciekawe, mądre rzeczy. Nie wszyscy. Niektórzy po prostu gadają głupoty, ale wielu jest tutaj wartościowych ludzi w mojej sekcji z komentarzami, którzy dają dobre rady, polecają techniki i metody przechodzenia tej gry, więc mój graczu nowy, jeżeli kupiłeś tę grę i się męczysz, słuchaj, co mówią ludzie, pytaj po prostu, bo tą grę buduje społeczność, community, Souls community buduje tę grę, więc dołącz do niego, stań się aktywny. Zapraszam Ciebie. Niedawno czytałem, że ktoś przeszedł grę w pół godziny niecałe, używając glitcha, to się nazywa zip glitch. Służy do teleportacji, ponoć jeżeli trzymasz blok i naciśniesz w odpowiednim momencie do przodu, klawisz do przodu i trzymając blok, teleportujesz się o ileś tam, czasami kilkaset metrów, więc on teleportował się po całej mapie. Z Limgrave od Varre teleportował się do Stormvale, nie? Tak w ciągu tam kilku sekund. Do Stormvale, czyli do zamku tej Velonu. Teleportował się po prostu i poszedł zabić tego Margrita. Także masakra. Nie wiem, czy coś patrzują, może. Ogólnie ten glitch jest taki półlegalny, liczy się, nie wszyscy speedrunnerowi używają tego glitcha, ponieważ patrzyłem troszeczkę wśród community, społeczności speedrunnerów, też są zasady i na razie można używać tego glitcha tylko w, jak to mówią, any percentage, jak to każdy procent, czyli pod warunkiem, że ukończysz grę, możesz używać tego glitcha. Ale na przykład nie możesz używać tego glitcha, jeżeli robisz no hit run, czyli kiedy robisz... przechodzisz grę bez bycia trafionym. Bo to się mijałoby scenę, prawda? Teleportować się i nie zostajesz trafiony. Wysyłamy windę, nie idziemy tam. Winda teraz wraca na sam początek. I mamy windę teraz, gdybyśmy zginęli, to mamy do niej easy access tutaj, do tego miejsca z powrotem. Tutaj jest ciekawe miejsce, można się tutaj zaplątać troszeczkę i zginąć, ponieważ są tutaj dwie pułapki zastawione na nas. Zaraz wam je pokażę. Jedna to jest ten koleś, wychodzi tutaj, nas zwabia tak naprawdę. On nas zwabia, a on nie jest niebezpieczeństwem. Też można zabić, ma ciekawy atak, właśnie ta marionetka ożywiona właśnie też ożywieńcem jest ze magowie ze szkoły Rey Lucari go ożywili. To wygląda jeden z ich żołnierzy. Gdzie Godric używał nieumarłych, oni używają marionetek. Tutaj z tych dwóch spadnie, jeżeli przebiegniecie dalej, to oni spadną wam na plecy i to są te marionetki, które strzelają z łuku. Mają niesamowite tempo. Każda z tych marionetek ma po dwa łuki i kiedy strzelają, to są jak automaty. Mają po cztery ręce i po dwa łuki, więc kiedy strzelają, to są dosłownie jak maszyny do szycia. Po prostu... A to są dwa. Jeden was potrafi zrzucić z konia nieraz. Ja wpakuję wam serię. A dwa po prostu podziurają was pięknie. Teraz, jeżeli wejdziecie tutaj, zobaczycie... A nie, to nie tutaj jeszcze. Tu jest bezpiecznie. W następnym pomieszczeniu jest ciekawie. Podniesiemy sobie to. Kamień kowalski. Tutaj jest kolejny. Masa materiałów. Ale już niedługo nie będą nam aż tak potrzebne. Będziemy mogli sobie je kupować. Teraz w tym pomieszczeniu mamy dwóch tutaj kolesi i trzeci jest nad naszymi głowami. Jest nad nami, dokładnie. Zaraz spadnie za moimi plecami i mi wpakuje strzałę. Ja o nim zapomniałem, myślałem, że on jest w tamtym pomieszczeniu, a on jest za nami. To jest wspaniała pułapka, w którą wpadłem, zapomniałem. Prawie zginąłem, ale wy już nie zginiecie, prawda? Nie wpadniecie w nią, bo ja wpadłem w pułapkę, więc wy nie musicie.
kryształowy nóż jest fajny, skaluje się z inteligencją, co daje sporo obrażenia, ale nie zwiększa obrażeń krytycznych, więc jeżeli używacie sztyletów, to dalej polecam używać tej rawduny, tego miecza, tej sztylet, który dropi ten fantom, który nasz inwajduje. Nie pamiętam, jak się dokładnie nazywał, chyba przekręcam to imię. Dropi ten sztylet i zwiększa on obrażenia od krwawienia, bardzo fajny jest, albo Misericordii, albo obydwu bym używał. Nie używałbym tego. Chociaż my moglibyśmy go poużywać, bo jak powiedziałem, skanuje się z inteligencją, a my inwestujemy w inteligencję. Tu jest zaklęcie. Tu jest zaklęcie, to które używali górnicy. Przechodzimy dalej i idziemy do bossa. Boss nie jest trudny, ale widzieliście, prawie mi załatwił. Teraz wracamy, dajemy tym wiedźmom ten kamień, tę kryształową kulkę, którą wydropił i mamy dostęp do nowych przedmiotów. Możemy sobie kupować, ulepszać przedmioty. Super. To jest to, czego potrzebujemy. Nasze życie stało się łatwiejsze właśnie. Kolega z pracy, który też gra, ma PlayStation 4, ostatnio zaczął grać w Call of Duty tego Warzone'a, coraz częściej go widzę na tym. Ogólnie mało gra teraz, też zauważył, że mało ma czasu, musiał się przeprowadzić i tak dalej. Ale ostatnio znowu zaczął grać i pyta się mnie tam, o, grasz w Elden Ring, jak tam Elden Ring, podoba ci się, czy jak tam? Bo wie, że ja gram też w Soulsy i on też gra w Soulsy, więc pytał się mnie, czy mi się gra podoba. I wyczaiłem go i mówię, no nie pożyczę ci gry, bo raz, że gram, a dwa, no kupiłem cyfrową, bo tylko tak mogę kupować cyfrową grę, bo mam taki PlayStation. I zaraz wam dokończę tą historię po tym dialogu. No secrets lie with me, not a one. Oh, please leave me be. Wait then, you're not one of them. Well, what a relief. Oh, goodness me. I'm Alvis, and Alvinoric. As you can see, we're finished. The whole village is finished. The curse mongers have destroyed everything. No one that remains has their wits about them. I beg you. Would you look after this medallion? You must keep it out of the curse mongers' hands. And if you should meet the young Alvinoric Latena, then please give it to her. A chosen land awaits us, Alvinorics. The medallion is the key that leads to the city. It's only a quaint treasure for we who cannot make the journey. But for dear Latena, it is needed to fulfill her purpose. My legs will soon fade, and with them my life. Alas, this is the immovable fate of all Alvinorics. On nam dał
talizman, połowę talizmanu, o którym mówiła też ta nasza towarzyszka, którą spotkaliśmy, ta dziewczyna, której ten Bloodhound zabił, krwawy kieł zabił jej wilka. Więc teraz z tą połówką przejdziemy się do niej. Tutaj za mostem jest kolejny miniboss. Kończąc tą moją opowieść o koledze, zobaczyłem, że gra i tam widziałem, że się pyta, chyba był ciekawy. Więc ja nie mogę nikomu gier pożyczać niestety, bo mam PlayStation 5, udało mi się kupić. Tam chyba tydzień po premierze, czy tam dwa tygodnie po premierze, ale wersję cyfrową, bez CD-ROM. Tylko taka była dostępna i tak przepłaciłem, więc to mi się udało kupić. Może z czasem, jakie staną ogólnodostępne, to tą sprzedam, kupię sobie taką CD-ROM-em, ale no niestety mam to mam, więc nie mogę. Kupuję bardzo mało gier, tylko kupuję te gry, które jestem pewien, że chcę kupić, że będę je grał. Eldena kupiłem właśnie w formie cyfrowej. Anyway, wracając. I pyta się mnie właśnie, co tam Elder. I teraz go obczaiłem właśnie parę godzin temu, obczaiłem, że gra w tego Call of Duty i mówię do niego, słuchaj, ja idę jeść obiad, jak chcesz, to ci zrobię shareplaya, obczaj sobie, pograj, nie? No i się zgodził, tam wyszedł z tego meczu Call of Duty i pograł trochę, włączyłem mu tego shareplaya i bardzo ciekawy, tak się patrzy właśnie, jadłem i patrzyłem, jak gra. Ciekawie się patrzy, jak ktoś znajomy, kogo znasz tak na co dzień, gra w nową grę, właśnie Elden Ring. Parę razy mu tam musiałem podpowiedzieć, żeby tam jak użyć konia, jak tam się teleportować, bo nie wiedział, że można mapę przywołać i się teleportować. Ciekawe, fajnie się tak patrzyło na kogoś właśnie, kogo znasz, kogo spotykasz na co dzień, kto odkrywa, poznaje nową grę. Że nie wiem co myślał, ogólnie powiedział, że no podobało mi się, że spoko, że fajnie, dzięki, że mu pozwoliłem tam pograć tam chwilę. Chwila, na prawie godzinę gram, nie? Ale pogadam z nim jeszcze, jak w pracy wrócę, zapytam się, co myślał, co uważał. Anyway, w każdym razie, zabójca Omenów jest w tej wiosce, jest jednym z tych, którzy prawdopodobnie dokonał tej rzeźni mordu na tych mieszkańcach. Został tutaj. Spotkaliśmy go na gorącym uczynku. To jest powtórka lekka z Capry. Sam boss nie jest super niebezpieczny, ale ma chyba 2 czy 3 psy, które plączą się pod nogami. I tutaj widzicie, możemy jeździć na koniu. Mam dużą arenę, w miarę dużą arenę. Także dla tych, którzy nie walczyli nigdy z Caprą, przyjacielu, koleżanko, odpal sobie Dark Souls 1, idź do Capry i zobaczycie, co to za doświadczenie. Jak widzicie, nasza katanka, mroźna katanka się wyrabia, nasza uchi śmiga, jest niesamowita. Zadaje obrażenia od krwawienia, jak i od zimna. GG robimy. I krwawienie, co prawda, nie skaluje się z inteligencją, skaluje się z arkanami, z mitycyzmem, ale mróz skaluje się z inteligencją, więc mamy wysoką inteligencję, więc dobrze dla nas. W ogóle planuję też kolejny jakiś może poradnik zrobić, jeżeli te moje poradniki odniosą sukcesy. Widzę, że się całkiem wam się podobają, co niektórym. Może to by też poradnik jakiś o skalowaniu broni, o tym, jakiej broni używać i tak dalej. Gdzie znaleźć kolejnych kilka broni fajnych na początek. No, że nie na początek, trochę dalej, bo te broni na początek pokazałem wam w tym poradniku pierwszym. A może zrobić jakieś top 10 broni, które można dostać w miarę szybko. Może nie na samym początku, ale w miarę szybko. Może kolejny pomysł taki. Anyway. Fajny klimat ta wioska. Kojarzy mi się troszeczkę z Hemwick, troszeczkę. Ale bardzo fajny kontrast. Płomień, tutaj jest ciemno, bo jesteśmy pod tym takim, chciałem powiedzieć pod dachem, ale nad nami jest ten taki płaskowyż, jest taka góra. Rzucacie, nie ma tu słońca i mamy gdzieś tam jeszcze z daleka widać świt przebijające się słońce. Bardzo fajnie. Jesteśmy w kościele Maryjki, trzeci kościół Maryjki i wiecie, co tu jest. Jeżeli oglądaliście poradnik, to wiecie, co tu jest dokładnie. Skorzystam ze swojej rady, teleportuję się tam i zrobię to, co trzeba zrobić.
jeszcze na moment teleportuje się do twierdzy okrągłego stołu, żeby... A co to? Dokładnie. To było to, czego nie chciałem spoilować w poradniku. Mamy inwazję w twierdzę Okrągłego Stołu. To jest coś... I tu jest pancerz. Tu jest pancerz Enshi, który nas zaatakował. No, ciekawe. Bardzo ciekawe. Firing Shrinik nas nie inwajdował. Tak samo w Majuli, a tu zmienili to. What do you need? The battle art you've learned is of the Glintstone family. They were conceived at the Great Academy of Rhea Lucaria, to the north of this castle. In the past, they obeyed laws which contravened the Golden Order, or so I'm told. Fascinating, isn't it? That the Golden Order was pliable enough to absorb practices that contradicted itself in the past. With the Order broken, twisted, and in need of repair, such adaptability is more important now than ever. Kupiliśmy sobie prochy wojny od Rogiera. Jeżeli chce wam się trochę więcej powalczyć, a nie macie dostępu do gry online, lub szybkiego internetu, możecie zaskoczyć sobie tutaj i zrobić sobie kolejne takie mini PvP z tym gentlemanem. No, żeby człowiek przy okrągłym stole nie mógł poczuć się bezpieczny. Panie, ludzie, co za czasy. Until it was shattered, the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread, unabating,
But the greater will has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. So it is that the tarnished are guided by grace, called to act. Brave tarnished, your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind to become Elden Lord and restore the Golden Order. Let the words of the fingers guide you. Well, I see. A remembrance of gold has found its way into your possession. Demigods and even the Crater of the Champions are hewn by the Erd Tree upon their end into remembrances. They are valuable indeed. These remembrances yet house the power of their former masters. And should you wish to wield that same power, well, I will lend you the strength of the fingers. Oh, do not recoil from my offer. The fingers guide us all. And you, tarnished. You are here to take, are you not? To u niej, u Eni możecie sobie przemienić duszę z tych lordów i z takich głównych bossów w bronie. Na przykład możecie użyć sobie toporu Gotrika. Jeżeli macie, skaluje się z siłą i zręcznością, bardziej z siłą, ma tą swoją moc, nakazuje ci klęknij, czyli robisz takie mini trzęsienie ziemi wokół siebie, przydatne, kiedy jesteś otoczony, aczkolwiek uważam, że nasze prochy, nasz Ash of War lodowy jest dużo, dużo, dużo lepszy. Patrzcie na mnie, to jest ten smoczy łeb, możesz sobie też go wziąć i zrobić, używać, jeśli masz takie życzenie. Pamiętajcie, że ich też obie te rzeczy możesz iść do tego chodzącego takiego kościoła pod takiej tej czworonożnej konstrukcji i rozdwoić sobie duszę z tego bossa. Tego czy innego, no cokolwiek, prawda? W zależności od tego, może te przedmioty wam w ogóle nie odpowiadają, ale jeżeli spotkacie innego bossa, owszem, spodobają wam się, wtedy sobie je możecie rozdwoić i mieć oba te przedmioty. Bardzo ciekawy jest ten bohater niezależny. Bardzo ciekawy. Jeszcze do niego wrócimy. Dla tych, którzy są trochę dalej, niech nie spoiluje nic, ale jest to postać dosyć interesująca. Kojarzy mi się po raz kolejny z Bloodborne. Karmimy go śmiercią. Jest bestią jakoś, taką półczłowiekiem. Lecimy po nasze 100 tysięcy, znaczy 100 tysięcy, 96,5, czy tam jak tam dokładnie, żeby być. Pamiętajcie o nasionku. Wszystko o inteligencję, żeby zacznę używać naszego miecza, jak się gadamy.
tego co wiem, została snerfiona troszeczkę nasz Moonveil w tym patchu 1.3, bo był taki, że tam no w 20 sekund te bossy padały, czy tam szybciej nawet. Ludzie po prostu roznosili na strzępy i w PvP, i w PvE. Także ją troszeczkę znerfili. Co nie znaczy, że my nie będziemy teraz jej używać. Będziemy, owszem. To jest dalej świetna broń. To jest dalej niesamowita broń. Pochłoniemy trochę dusz, żeby mieć dość na kolejny level up i wbijemy. I told the all-hearing brute already that I possess no such medallion. Or have you come to take more from me? Was my other half not enough? Do you speak true? So old Albus entrusted his medallion to you. Then I've no choice but to trust that this was his dying will. Let's try again. I'm Latena. An Albinoric, the same as old Albus. My apologies for my coarse words earlier. I presumed the worst. Seeing that you're another tarnished like that all-hearing brute, I hope that you will forgive me. The medallion's better off in your hands anyway. Would you consider doing me a great service? I must go back. There is something I must do. Even if I must say farewell to my wolf Lobo, will you show me the way? To the land of Mikola's Halig Tree. If you accept, I would gladly apprise you of the whereabouts of the medallion's other half. Thank you kindly. They say the other half of the medallion is beyond the Forbidden Lands, north of the Erd Tree, in Castle Sol. On the mountaintops of the Giants, accessible by the Grand Lift of Rold. Then I suppose it's time. Farewell, Lobo. My faithful wolf. My better half. I will go with the Tarnished, so that our journey will not have been in vain. Forgive me, Lobo. Call upon me when needed, and I will fight at your side. Nie dość, że wypełniliśmy questa, to jeszcze mamy nowego samona. Możemy teraz przywoływać do walki tą naszą łuczniczkę, tą sojuszniczkę. A ona nigdy nie pudłuje i zadaje duże obrażenia. Jeżeli troszeczkę ją podbijemy, kto wie, może będzie naszym głównym samonem. Ah, hello. I was hoping to see you. My examination is complete. Here's the knife print back, with my thanks. Now I have a fairly good idea who performed the rite upon the blade. The person who orchestrated the Night of the Black Knives. Luna Princess Rani. One of the children born to King Consort Radigan and his first wife, Ranala. Demigod and sister to General Radahn and Praetor Rykard. Hers was the name I discovered in the imprint. Truly, you have my thanks. But if I might be so bold, I would like to ask something more of you. If Rani truly is the one who plotted that fateful night, then she should bear the curse mark of destined death somewhere upon her flesh. I would like you to procure it for me. And then all will be laid bare. I will have the answers I've sought for so long. I have some idea of Rani's potential whereabouts. There's a manor to the north of the Academy of Rhea Lucaria. It is the familial home of the Carian royals, from whom Rani descends. There's been talk of the old royals' vassals gathering there in recent years. Rani's whereabouts since the shattering are a well-kept secret. She hasn't been seen even once. But I suspect she might have returned to the manor in which she was born.
I'm afraid there's something I must tell you. Do you know of those who live in death? The very notion of life in death defies the Golden Order. By Dee's account, these defiled fiends must be expunged. But truth be told, I seek the curse mark to save them. You may find this peculiar, but I discovered something in my examination of the Knight of the Black Knives. These souls have committed no offense. They have every right to life, only they happen to touch upon a flaw in the order. Yes, indeed. If Dee knew what drives me now, he would surely boil over with rage. Or perhaps he would even feel some pity. But no need to fret. None of that will come to pass. I can tell a good lie when I need to. Ten quest zostaje wypełniony. Przynajmniej częściowo. Dowiadujemy się też bardzo, bardzo dużo. Wiemy, kto zabił Godwina. Kto wykradł Orun Śmierci. Jest to mega, mega wielki lore drop. Ale kapitanie, jak to zrobiłeś? Gdzie to się znajduje? Skąd wziąłeś to? Cieszę się, że pytacie, ponieważ pokażę wam to w przyszłym albo w kolejnym odcinku niedługo. Wszystko, co trzeba zrobić, to zasubskrybować i nie przegapić kolejnych odcinków. Pamiętacie Dialosa? Jego quest też zrobimy od razu dzisiaj. Jest tutaj, wydaje mi się, chyba tutaj. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że jest tutaj. Pamiętacie, on szukał Liany, tej swojej suszki, która mu zaginęła. A jest tutaj, tam, gdzie zaznaczyłem na mapie. Niedawno też ją znalazłem, więc skoro już wypełniamy, domykamy questy, let's go, zróbmy następnego questa. Czyli nie tutaj, jednak się pomyliłem. Ale to jest w tej okolicy. Zaraz go znajdziemy. Dobrze, że go nawet się pomyliłem i muszę go poszukać trochę, bo wspólnie go razem znajdziemy i będziecie wiedzieli już teraz, gdzie szukać, gdzie, jak wypełnić tego questa. Bo takie info przychodzi się na ten kanał. FYI, gdybyście nie wiedzieli. Podniesiemy ten przedmiot, bo nie da mi spokoju. I bardzo na koniu, mój koń się ślizga, więc lepiej zejść z konia, żeby go podnieść. Dalej próbuję. Nie, zejdź z konia. Nie podniesiesz, nie? Zejdź z konia, kapitanie. Nie. Więc ja was zostawię teraz. Pokażę wam, jak zrobić tego questa, gdzie on jest, jak go posunąć naprzód. Odnajdziemy Dialosa, pogadamy z nim. To wszystko na dzisiaj. Wiadomo, suby, łapki, komentarze i tak dalej. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Jolanie. It's me, Dialos. Answer me, would you? Hello, friend. Tell me if you know, would you? The whereabouts of the hidden house of those despicable fiends. The recusants who hunt their fellow tarnished. They laid hands upon my servant Lanya, and I refuse to let the insult stand. The tale of House Hoslow is told in blood. I, Dialos, swear to deliver the message. They laid hands upon my servant Lanya, and I refuse to let the insult stand. The tale of House Hoslow is told in blood. I, Dialos, swear to deliver the message.